ale w ostatniej kwarcie, co nam się ostatnio dosyć często, co nam się często nie zdarza, zaczęliśmy kontrolować sytuację, poprawiliśmy trochę grę w obronie i to dało nam zwycięstwo. Czy ja ze swojej strony tutaj mogę obiecać, że na pewno wiem, że nasze zwycięstwo daje w sobotę zespołowi z Rybnika utrzymanie. Mogę obiecać, że na pewno zmobilizuję zespół, będziemy grali o zwycięstwo. Wydaje mi się, że tutaj Rybnik, ta publiczność, gdzie na niewielu halach w Polsce przychodzi tyle osób, zasługuje na koszykówkę w Ekstraklasie i na pewno nie będzie tak, że my sobie ten mecz w sobotę odpuścimy, bo mamy utrzymanie, będziemy grali do końca i na pewno będziemy walczyli o zwycięstwo. No i mam nadzieję, że wygramy. Zabrakło takich łatwych punktów. Nie byliśmy w stanie zdobyć takich punktów łatwych, które generalnie już były w koszu i można było pisać te dwa punkty. Dużo pracy w to włożyliśmy, dużo serca w to włożyliśmy, ale no... też presja meczu być może. To był dla nas finał finału, no było to w naszych rękach, a teraz będziemy czekać jeszcze na finał finału, ale już tylko przed komputerem i będziemy trzymać kciuki. I właściwie do ostatniej kolejki będzie to się ważyło, będzie to trwało. I to upragnione 11 miejsce wcale nie jest tak, że nie mamy żadnych szans i liczę na to, że te szanse są. To miało być inaczej. Ja miałam powiedzieć inne słowa po tym meczu, bo miałyśmy wyjść stąd z podniesioną głową. Panie na dole tutaj, co obsługują ten obiekt, powiedział mi, no dziewczyny, szykujcie się, bo już tam mrozimy coś w lodówce. No niestety zostanie to tam troszeczkę na dłużej. Miejmy nadzieję do soboty. No ewidentnie końcówka nie poszła po naszej myśli i... nie wiem, nie zatrzymaliśmy takich zawodniczek jak Moglik, Iczak, czy dzisiaj świetnie zagrała Makowska. No wiedzieliśmy, że to są ich ewidentni szczelcy i jedyni tacy gracze, którzy przez cały sezon, liderzy, którzy przez cały sezon ciągną ten wózek. I tutaj brak tych Amerykanek nie sprawił jakiejś większej różnicy dla nas i dla nich, bo przeciwnik ciągle był wymagający i my wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Mi się wydaje, że my chyba mamy dar do, nie wiem, zagrzewania tej atmosfery, bo mogłyśmy to wziąć w swoje ręce dzisiaj i zakończyć to definitywnie, a niestety tak musimy się gorączkować aż do soboty.